Teraz zobacz przed sobą przepiękny, długi korytarz. Zobacz oświetlenie tego korytarza. I po lewej, i po prawej stronie są drzwi. Idziesz tym korytarzem i pozwól sobie otworzyć któryś z tych drzwi. I w tym stanie możesz ze mną rozmawiać. Możesz widzieć, możesz czuć. I powiedz mi, czy widzisz ten korytarz. Tak. Okej, bardzo dobrze. To teraz otwórz któryś z tych drzwi i przejdź przez te drzwi. Z prawej strony. Jak otworzysz, powinien się pojawić obraz. Powiedz mi, co się pojawi. Coś mi miga. Okej. I co to jest? Nie widzę kształtów. Miga mi na... kolor. Jaki kolor? Jasny, tak jakby... zieleń. Okay. Seledyn. Tak jakby... błyski. To idź ten kolor, idź to światło. Pozwalasz sobie przesuwać. Jesteś bezpieczny. I powiedz mi, czy coś się pojawia. Czy coś widzisz jeszcze? Nie. To teraz zapytaj się swojej podświadomości, co oznacza to miejsce, ten kolor zielony. Co oznacza to światło. I pierwsze, co się pojawia, pierwsza myśl, jaka się pojawia, co to jest? Nic nie analizujesz, no wchodzisz głębiej i podążasz za moim głosem. Co to jest za światło? Ono mnie prowadzi gdzieś. Okej, to idź za nim. Podążaj za tym światłem. Powiedz mi, gdzie jesteś. Co się dzieje? Czy coś widzisz? Czujesz? Czuję, jakby to miganie było gdzieś przede mną, a wokół mnie jest ciemno, jakbym była w piwnicy. Jesteś tam sama, czy z kimś? Sama. Przyjrzyj się dokładnie, co to za miejsce. Ja tego tak jakby nie widzę, tylko czuję. Czujesz? Okej. Czuję, jakbym była... jakbym była w piwnicy. Jakby wokół mnie były ciemne ściany, a... to gdzieś błyskało przede mną. Przede mną to jakbym to miała gdzieś... bym tego nie widziała, a wiedziała, że jest. Okej, tak. W porządku. Jak się tam czujesz w tej piwnicy? Lekko.
taki niepokój. Mhm. Teraz zobacz, skąd się bierze ten niepokój. Za mnie. Mhm. Skąd ten niepokój pochodzi? Poszukaj źródła tego niepokoju. Idź do samego początku źródła tego niepokoju. Co to jest? Skąd pochodzi? Nie umiem tego nazwać. Tak jakbym cały czas była sama, a wokół mnie było, no nic nie było, tak jakby było ciemno. Mhm. Tak jakbym się bała, to nie jest strach, to jest taki wewnętrzny niepokój. To nie jest strach przed czymś widzialnym, to jest taki wewnętrzny niepokój. To zobacz, czy ten wewnętrzny niepokój jest gdzieś w ciele. Poszukaj go w ciele. Z ognisku, gdzie jest, w której części, w jakiej partii ciała? Tu, jest mi ciężko oddychać. Okej. Okay. Zobacz, czy ty niepokój ma jakiś kształt, czy jakąś ma formę. Nie wiem. A kolor? Zobaczymy jakiś kolor. Ciemny. Pozwól sobie wewnętrzne widzenie zobaczyć i wyczuć, jak jest duży w klatce piersiowej. Duży. Okay. Duży. To teraz bym chciała, abyś pozwoliła sobie wewnętrznymi rękami. Czujesz, że to robisz. Zbierz ten niepokój z serca. Wyobraź sobie, że wchodzisz w portal swojego serca i zbierz go energetycznie. Stwórz z tego kulę energii, z tego całego niepokoju. Jak już zbierzesz wszystko, to mi powiedz. Zbierz wszystko do kuli. Całe te emocje, uczucia, ten niepokój, zbierz się. Ciężko idzie, jakby mi się to rozłaziło cały czas. Nie szkodzi. Mamy czas. Ty decydujesz o tym. To jest w tobie. Zbierz to. Teraz wyobraź sobie, jak przed tobą jest przepiękne ognisko. Wyobraź sobie, jak jest kominek przepiękny. I wyrzucaj to do tego ognia. Spalaj to. Te fragmenty tej energii wyrzucaj do ognia. Wszystko usuwasz z tej przestrzeni serca. Wszystkie emocje, które są ciężkie, trudne, wrzucaj do tego ognia. Spalaj to. I czujesz, że każdą emocję, którą spalasz, czujesz ulg. Czujesz lżejsze. Czujesz się coraz lżejsze.
coraz większą łąkę w całej przestrzeni Twojego serca. Czujesz, jak całe serce się oczyszcza. I czujesz coraz większą miłość do siebie. Czujesz, jak promienia jest z tego, z tej przestrzeni. Coraz większa miłość. Tą miłością jesteś Ty. Wszystko zbierz. Wszystko, co jest negatywne. Co ma niską wibrację. Teraz wydaje mi się, jakbym była w górze i widziała tak jakby siebie na dole. Super. I co robisz? Jakbym widziała taką małą dziewczynkę. I powiedz mi, jak wygląda ta dziewczynka. Jest... Puszczaj, nie znieczynaj. Co się dzieje? Jest sama. Okej. Stoi sama. Stoi sama. Skrzywdzona, smutna. Jakby włochmana. Okej. Podejdź do niej. Schylisz się do niej. I kocha ją bardzo. Daj jej całą miłość, jaką tylko masz w sobie. Daj jej miłość. Powiedz, że ją kochasz. To jesteś ty, mała Gabrysia. Daj ogrom miłości, jaką tylko możesz. Uściskaj ją mocno i powiedz, że ją kochasz. Daj jej niewinność, miłość, wsparcie. Nie bardzo, że jest włochmana. Powiedz, że jest piękna. Piękna. Jest w niej wewnątrz. Blask, światło. Wszystko ma w sobie. Wszystko, co potrzebuje, czego szuka na zewnątrz, ma w sobie. Powiedz jej, że jest wielka. Niewinna. I w porządku. Zawsze taka była. Tylko z jakichś przyczyn. Z jakichś przyczyn pozwalała sobie, aby ktoś lub coś oceniał. Że jest pięknym kwiatem, który rozkwita. Coraz bardziej i przypomina sobie swoją wartość, swoją miłość do siebie. Najważniejszą rzeczą, jaką sobie musi ta mała Gabrysia przypomnieć, jest miłość do siebie.
A ona się zawsze czuła gorsza od innych. A dlaczego się czuła gorsza? Bo w domu był płacz, wrzask, kłótnie. I uwierzyła w to, że jest gorsza, tak? Tak. Wejdź głębiej, głębiej, głębiej. To teraz daj tyle miłości, ile zawsze potrzebowała. Ogrom miłości, tej, której chciała, a nie dostała. Nie pamiętam. Jeszcze raz. Nie pamiętam, żeby. Tata albo mama powiedzieli mi, że mnie kochają. To teraz ty dasz jej tą miłość. Wybaczysz sobie. Zapytaj się jeszcze tej małej Gabrysi, dlaczego chciała przejść przez takie doświadczenie? Co jej to miało dać? Po co jej to służy? Po co chciała takich doświadczeń? Zapytaj. Pierwsze co dostaniesz, pierwsza myśl, jaka się pojawi. Żeby poznać siebie. Jaka jest naprawdę. Bo ona zawsze się czuła gorsza od innych. Dlaczego potrzebowała takich doświadczeń? Dlaczego chciała się czuć gorsza? Zapytaj. Bo nie miała miłości jako dziecko. A co stało się z tą miłością? Dlaczego nie chciała mieć miłości? Dlaczego wybrała takie doświadczenie? Chciała tak doświadczać? Nie, chciała być kochana, ale... Nie widziała drogi, żeby stamtąd wyjść. Wyjść z tego. Żeby wyjść stamtąd. Uciekała. Jej się tak śniło, że ucieka. Często miała takie sny. Że ucieka, chce się przedostać przez rzekę, ale to zrobi krok, to rzeka się powiększa. Ona się cofa, idzie w drugą stronę, gdzie można przejść i znowu rzeka się powiększa i nie może uciec stamtąd. I woda zalewa wszystko wokół. Albo biegnie po schodach. W dół ucieka i te schody prowadzą donikąd, są w nieskończoność. Mhm.
Nie dało się stamtąd uciec. Zostawić to za sobą, ale to ciągle z każdej strony wracało. Nie mogła przeskoczyć tych schodów, bo one ciągle i ciągle były. Ona tak szybko biegła w dół, a one się nie kończyły. Czy nie było wyjścia? Nie było wyjścia. Teraz wejdź głębiej. Głębiej. Zapytaj tej małej. Tej małej Gabrysi. Kto ją zablokował? Ona sama. Mhm. Nie umiała sobie poradzić z tym, co się dzieje wokoło i się zablokowała. Zamknęła wszystkie drogi, bo bała się, że jak się otworzy, ktoś ją skrzywdzi. Wszystkie myśli chowała do siebie głęboko w sercu. Wszystko przeżywała tylko z sobą, nie dzieliła się z nikim. Myślami. Bała się ludzkiej krytyki i oceny. Bała się powiedzieć, że czegoś chce. Bała się powiedzieć, że czegoś potrzebuje. Ty teraz jesteś ten po to przy niej, aby to wszystko jej dać. Teraz ty jej to możesz dać. Nie musisz czekać na kogoś, na coś, żeby ktoś ją zaakceptował, ktoś pokochał. Bo ty jesteś od tego, żeby dać jej to wszystko. Dać jej tą miłość, wsparcie. I wszystko to, czego potrzebuje te wewnętrzne dziecko w tobie. I to jest niewinne w porządku. Nie musisz żebrać o miłość. Nie musisz prosić o miłość. Bo to ty jesteś miłością. Niewinnością. Jesteś wszystkim. Przytul ją teraz bardzo mocno. Przytul ją. I powiedz, że jesteś tam po to, żeby to wszystko jej teraz dać. I poczuj, jak z wydechem wypuszczasz wszystkie te emocje. Z wydechem wypuszczasz. Z każdym wydechem
usuwasz emocje. Zapytaj tej mamy, czy jest lepiej. Czy czuje się lepiej? Lepiej. Zrobiło się. Zrobiło się troszkę jaśniej. Okej. Okay. I ona jest jakby większa. Super. I się uśmiecha. Super. Powiedz jej, że jest piękna, cudowna, wspaniała. Przekaż tej małej kabrysi, że ma prawo być taka i jest taka, aby uwolniła się od oceny, od myślenia, co powiedzą inni, od oceny innych ludzi, innych istot. Niech rozpuści ten program. Przekaż tej małej kabrysi, że ma prawo żądać to, czego chce od siebie, od życia, od innych. Że ma prawo być zaspokajane, być jej potrzeby na wszystkich poziomach. Ma prawo do miłości, radości, szczęścia, harmonii, spełnienia. I ona teraz urosła. I nie widzę już małej dziewczynki w dole z lotu ptaka, tylko widzę, że ona jest tak, sięga wyżej do mojego poziomu. Pięknie. Super. Jakby urosła, poszła w górę. Jest jaśniej wszędzie. Nie ma już ciemności. Pięknie. I ona się uśmiecha. Ale jest dalej w łachmanach. Nie szkodzi. Zapytaj ją, czy chce zmienić ubiór. Czy to, co ma ubrane, czy czuje się w tym dobrze, co ma ubrane? Nie. To przekaż jej, aby ściągnęła to, ubrała coś piękniejszego. I ubierze przepiękną suknię. I poczuje się piękna na zewnątrz i wewnątrz. I poczuje swoją wartość. Swoją siłę, swoją moc. Ma czerwone szpilki na sobie. Fryzurę. Makijaż. Powiedz jej, żeby wybrała najładniejszą suknię, jaką tylko może. Niech sobie ubierze piękną suknię. I ma sukienkę, która podkreśla jej figurę. Dopasowaną. Prostą, ale elegancką. Która pokazuje jej kobiecość. Super. I ona się uśmiecha, jest zadowolona. Zapytaj jeszcze to małą kabrysię, czy jest jeszcze gdzieś jakaś złość. Może jest, bo ta sukienka jest czarna. Skąd jeszcze jest ta złość? Zapytaj. Na kogo jest zła? Na siebie.
Dalej jest na siebie zła. Jest jeszcze na siebie. Za co jest na siebie? Bo coś jeszcze tkwi w niej. Nie wiem, co. Jest jeszcze lęk. Jaki lęk? Przed czym lęk? Że skrzywdził kochane osoby. Że ona skrzywdzi ukochane osoby? Tak, że może skrzywdzić. Skąd się to pojawiło? Dlaczego takie myślenie? Skąd taki program? Że to, co ona robi w dorosłym życiu, może skrzywdzić bliskie osoby. Skąd taki wzorzec się wziął? Zapytaj. Z domu. Bo ona nie widziała nigdy miłości u rodziców, nie widziała szacunku wzajemnego i ona się boi, czy ona umie dać komuś takie uczucie, jakiego sama oczekuje. Wsparcie. Czy potrafi być partnerem? To teraz przekaż tej małej. Ano, że jest duża. To przekaż tej dużej, Gabryś. Aby rozpuściła ten wzorzec. Myślenia, że może kogoś skrzywdzić. Niech pozwoli sobie poczuć, jeśli poczuje miłość do siebie, prawdziwą miłość do siebie, to wtedy wie, że nikogo nie skrzywdzi, nie skrzywdzi nawet siebie, ani najbliższych, bo miłość on będzie skrzywdzać. Jeśli ona się czuje dobrze ze sobą, jest spokojna, tak, to wokół niej też jest spokój. Dokładnie. Dokładnie. To teraz powiedz jej, aby nabrała wewnętrznej siły. Wsparcia. Jej sukienka jest złota. Teraz. Dalej jest... Jest błyszcząca. Dalej jest dopasowana z pięknym dekoltem. Odsłania ramiona. Odsłania dekolt. Jest długa, wąska. Z rozcięciem na nodze. Jest błyszcząca. Piękna. Piękna. Ona się czuje piękną kobietą. I tak ma się czuć. Czuje się właśnie kobietą. Kobieco się czuje. Super. Niech pozbiec jej, aby tą kobiecość zaakceptowała w sobie. Na wszystkich poziomach. Aby ta kobiecość dała jej siłę i odkryła jej wewnętrzną moc. Aby przez wszystkie doświadczenia, przez które przeszła, zabrała te najpiękniejsze, aby zabrała z tych doświadczeń zrozumienie. Jest silna teraz. Silna nie w sensie fizycznym, tak, tylko jest silna psychicznie, że ona dużo
przeszła i czuje, że poradzi sobie ze wszystkim. I wszyscy wokół niej będą szczęśliwi. Że ma w sobie radość, miłość. Tak. Ona ma bardzo dużo miłości w sobie i ona ma potrzebę dawania tej miłości. Tylko to gdzieś było do tej pory zablokowane. Stłamszone, tak? Stłamszone. Powiedz jej, że może teraz to robić. Bez strachu, bez lęku. Może dawać miłość. A ona bardzo lubi dawać. Okazywać uczucie. W sensie również fizycznym. Okazuje uczucie przytulając, całując, głaszcząc. Dotykając. Ale również w myślach. Posyła setki sygnałów w stronę ukochanych osób, że je kocha. Jest z nimi zawsze. Ty teraz zobacz, jaką jest piękną istotą. Cała twoja istota, jaka jest wielka. Zobacz, ile w tobie jest atutów. Ile dobra, ile ciepła. To wszystko jest w tobie. I jest przy niej syn. Dorosły. I ona chce mu powiedzieć, że go kocha bardzo. I zrobiła wszystko, aby go dobrze wychować. I on jest dobry. Chyba go dobrze wychowała, bo dała mu cokolwiek potrafiła, każdą cząstkę z siebie. Ale ona też ma prawo być szczęśliwa. Ona chce żyć w zgodzie sama z sobą. Tak, dokładnie. I uważa, że dała mu wszystko, co się da, żeby on mógł rozpocząć swoją drogę. Swoją własną drogę i swoje przeżycia. No i to jest piękne. I teraz on musi kroczyć własną ścieżką. Nie możesz za niego przeżyć jego życia. Nie mogę. Dałaś mu wszystko, co mogłaś. I zrobiłaś to najlepiej, jak potrafiłaś. Bez oceny samej siebie. Uwolnij jakąkolwiek ocenę, że zrobiłaś coś źle. Nie, dałam mu wszystko, co potrafiłam, jak najlepiej. Nawet jeśli ktoś może coś krytykować, to moje serce uważa, że dobrze zrobiłam. Okej. Bo wyrósła inteligentnego, dobrze wychowanego człowieka, który sobie radzi w życiu. Dobrze sobie radzi na studiach, w pracy i jest dobrym człowiekiem. A ja go kocham. Zawsze go będę kochała, bo to jest moje dziecko, ale on ma swoje życie już. I on kiedyś zrozumie, że matka to jest również człowiek. Ja bym chciała, abyś pozwoliła sobie odciąć pępowinę. Pozwól mu doświadczać na swoich warunkach. I on teraz odlatuje jak ptak. Daj mu wolność. Odleciał. Okej.
Ma przepiękne, pozytywne wzorce, jeśli będzie się nimi kierował. To daleko zajdzie. Ma potencjał. I dostał miłość. Dostał miłość, dostał przekaz, aby szanować innych ludzi i kochać, i to zrozumie, wyciągnie wnioski. Nie był nauczony nieuczciwości wobec innych ludzi. Był nauczony szacunku. I będzie się tym kierował. Pójdź go wolno. Całkowicie. Odleciał już z daleko. Okay. Wiesz, że jest bezpieczny. Jest. Więc mu nie grozi. Teraz wejdź głębiej, głębiej. Cisza taka została. Odleciał. Nie słychać już furgotu skrzydeł. Tak. I tak jakby troszkę słońce zaszło. Ale spokojnie. Jest cisza. Chciałabym zobaczyć, abyś sprawdziła jeszcze swojego obecnego partnera Marka. Po co się pojawił w twoim życiu? Nic nie analizujesz, tylko to, co przychodzi. Wejdź głębiej. Szukał mnie. Dlaczego jesteś mu potrzebna? Dlaczego cię szukał? Żeby nie być sam. I zobacz, czy to jest związek karmiczny. Czy znaliście się kiedyś wcześniej? Chyba jest. Teraz zobacz, co masz przepracować z nim. Jakie wzorce są do przepracowania w tym związku. Poszukaj ich. Jedno kocha drugie. I tęsknimy za sobą. Tak. Ale jest. Poszukaj tego wzorca, który stoi na przeszkodzie. Co to jest? Zobacz, skąd pochodzi. Zobacz pochodzenie tego wzorca. Wejdź głębiej, głębiej. Cofnij się w czasie. Jak policzę od 3 do 1, cofniesz się w czasie i poszukasz tego wzorca, co przeszkadza wam w cudownym życiu, tej energii, żeby się dzielić miłością. 3, 2, 1. Przesuń się w czasie. Słyszę dźwięki. Co to za dźwięki? To jest Japonia. Japonia? Na pewno Azja.
kultura. Azjatycka, ale to jest. Idzie orszak samurajów. Po bokach widzę domki. To jest Japonia. Tak. Kwitną wiśnie. Różowe. Stoją domki po obu stronach. Jest jakaś wioska. Idzie orszak. Samurajów, tak, a ja stoję w drzwiach domku. Jesteś kobietą? Kobietą. Ubraną w kimono. I słyszę dzwoneczki dzwoneczki wokoło z gongów, które wiszą wiszą nad drzwiami. One są wszędzie. I po co one tam wiszą? Do czego służą? Odegnać złe duchy, złą energię, zapewnić spokój. Idź do ważnego momentu tego wcielenia. Przesuń się w czasie. Idź do ważnego momentu. On mnie zostawił. Brał życie wojownika. A ja chciałam mieć rodzinę. Tak. Dzieci. Jak cię zostawił, byłaś sama czy z dziećmi? Nie, sama. Kot stoi na progu. Kot jest na progu. I ma ogon do góry. Stoi koło mnie na progu i ogon ma do góry zakrzywiony. Byliście małżeństwem? Nie. Nie, ale ja zostałam sama. Widzę teraz na progu starą babcię. Staruszkę, która czeka, że on wróci, i on nie wrócił. Ale nie widzę dzieci. Okej. Powiedz mi proszę, jaki wyniosłaś wzorzec z tego wcielenia? Chciałam mieć dom, rodzinę, tak, dzieci. Chciałam dać im miłość. Chciałam ją dać Markowi, ale on ją odrzucił. On uważał, że ma inną misję do spełnienia. Tak. Że to jest jego misja, jego powołanie. I ja mu tego nie mogłam wybaczyć. Że nie założyłam rodziny. I stoi na progu taka pomarszczona już staruszka w szarym kimonie. Siwiutka i koło niej kot. Okej. Okay. To teraz pozwól sobie połączyć się z jego energią. I wybacz mu to. Wybacz mu to, że nie dał ci to, czego oczekiwałaś. Że nie spełni twoich oczekiwań.
że nie był z tobą, że zostałaś sama, że nie miałaś z nim dzieci. Teraz widzę, że on po prostu miał inne powołanie. On mnie kochał, ale to nie było jego... On by nie dał rady. To nie było jego... Nie było jego misją na to wcielenie. Miał inne zadanie. Tak. A ja tego nie mogłam zrozumieć, a teraz to widzę. Dokładnie. To teraz możesz wybaczyć jemu i wybaczyć sobie. Daj ten strumień miłości, światła, wybaczenia. W tą część energetyczną, ptanka wcielenia. Moje myśli i tak były przy nim cały czas. Jak on szedł tą ścieżką przez wieś, szedł dalej do następnej osady, do następnej, przez to swoje waleczne życie, a moja miłość leciała za nim. I go chroniła. No zobacz proszę, czy w tamtym wcieleniu Marek jako wojownik był szczęśliwy? Nie. Nie. Nie jestem pewna, ale... On uważał, że to jest jego obowiązek, jego misja i życie prywatne jest, nie jest takie ważne, schodzi na drugi plan. To tak, jakbym była gdzieś, jakby mi powiedział tak, że byłam głęboko w sercu, ale on mi powiedział, odnajdę cię w następnym życiu. Bo teraz nie jest nasz czas. A ja... Tak. On... Tak jakby on miał spokój w sobie, że ja jestem, nie zginę, bo on mnie kiedyś znajdzie, jak ten nasz czas przyjdzie. A ja tego nie mogłam zrozumieć i miałam żal. I płakałam. Bo wydawało mi się, że to jest za długi czas. Ale on nie jest za długi. Bo miłość, jeśli jest prawdziwa, ona się znajdzie. I on mnie teraz znalazł. Szukał mnie, tyle kobiet. Szukał mnie. I on mi tak powiedział. Znalazłem to, czego szukałem. Tak mi powiedział. Czyli znalazł tą energię, której szukał. Znalazł. A ja kopię i gryzę jak ten kot. Zobacz proszę jeszcze, połącz się z jego częścią subtelną. Zobacz, czy jest jeszcze w nim ta energia wojownika. Nie. Chyba nie. On chce, on teraz chce spokoju, rodziny. On chce mieć dom, ciepłe ognisko i partnerkę przy sobie. Piękne. Chce mieć... tak. Ognisko, widzę, spokój, cisza, to znaczy nie cisza, tylko spokój domowy.
Ty jest... mu to możesz dać, tak? Tak. Mhm. Jest kobieta, kochana, jest gwar domowników, kochanych, bliskich, jest zwierzę domowe, jest po prostu dom. Mhm. I on tego chce. On się już nawalczył. Mhm. To teraz przekaż mu miłość na poziomie energetycznym, na poziomie subtelnym. Niech przeniknie przez jego częstotliwość, przez jego podświadomość. Niech poczuje twoją energię, twoją dobroć, wszystkie twoje atuty, które masz. Twoją niewinność. Niech poczuje twoje wsparcie. Doczekałam się na niego. Mhm. Ja na niego czekałam. Byłam zła. Mhm. Wściekła. Mhm. Próbowałam kochać kogoś innego. Ale na niego czekałam. Pokazała mu teraz pazurków trochę, złości, jadu, mhm. bo to była złość porzuconej kobiety. Mhm. Ale wiem, że tak musiał. Że tak musiał zrobić. A to nie oznacza, że mnie nie kochał. A teraz mnie znalazł. I on się czuje dobrze ze mną. Pięknie. On teraz za mną tęskni. Teraz spróbuj na poziomie energetycznym harmonię. W tym cały związek. Pozwól sobie z poziomu własnego serca, z własnej przestrzeni serca wlać w jego przestrzeń serca miłość. Aby rozpuściła wszystko, co stoi na przeszkodzie. Ja już się na niego nie gniewam. Wybaczyłam mu to. Bo wiem, że on teraz zrobił wszystko, żebyśmy byli razem. Mm-hmm. Powiedz mi proszę jeszcze, tutaj mówiłaś wcześniej, że czujesz, że ma taki charakter despotyczny, że lubi tak robić, jak on chce, tak się nauczy. Jak sobie z tą energią poradzisz? Jak sobie dasz z nią radę? Sposobem. Mm-hmm. Okej. Okay. Muszę znaleźć na niego sposób. Mm-hmm. Żeby... Bo to nie jest człowiek, którym można rządzić. Mm-hmm. On potrafi dużo dać. Wszystko dać, ale nie można mu, nie można go zamknąć w klatce, nie można mu granicy postawić. Mm-hmm. Takiej, nie można nim rozkazywać. On musi myśleć, że to on decyduje, chociaż czasem nie. Mm-hmm. I on potrzebuje miłości. Dasz mu tą miłość.
On potrzebuje uczucia. Złością nic się u niego nie wskóra. On jest spragniony uczucia miłości. Jest, miał osłe serce przez... tak, on był sam. Jako ten wojownik tak naprawdę był sam. I zastygł w takiej skorupie. Serce mu zastygło w takiej surowej dyscyplinie w skorupie i teraz trzeba umieć tę skorupę rozpuścić. Rozpuścić. Super. Czyli możesz powolutku tę skorupę rozpuszczać. Możesz rozpuszczać serce stwardniałe. Umiesz to robić. Umiem. Mam bardzo dużo w sobie miłości. Czułości. Zrozumienia. Staram się zrozumieć to wszystko. Już teraz wiem, że tak miało być. Super. To teraz podziękuj jego części subtelnej, podziękuj jego energii. Rozłącz się z nim. Chciałabym, żebyś się jeszcze cofnęła do swojego małżeństwa. Burza. To oczyść tą burzę. Od samego początku burza. Pioruny i błyskawice. A po co ci to było? Do czego potrzebowałaś tej burzy? A musiałam przez to przejść. Dlaczego musiałaś przez to przejść? Może w ten sposób trochę dorosłam. Nauczyło mnie to czegoś. Nauczyło mnie... Co może nauczyć burza w związku, powiedz? Czy teraz wiem, jak budować prawdziwy związek, jakich relacji się wystrzegać. Ja nie czuję nienawiści do mojego byłego męża. To jest człowiek, który też jest mocno pogubiony. On nie jest złym człowiekiem, tylko nasze energie nie są... kontabilne. Nie. My ścieramy się jak nasze, po prostu nasze łączenie to iskrzy cały czas takim piorunami. Podczas gdy z Markiem czuję spokój, jak pomyślę o nim, to z moim byłym mężem to jest cały czas iskrzenie. Cały czas stres i nerwy. On nie jest złym człowiekiem. Okej. To teraz bym chciała, abyś weszła na linię czasową, oczyściła ten związek. Rozpuść wszystkie wzorce, które wibrują bardzo nisko. Jeśli teraz czujesz... jest spokój. Woda się uspokoiła. Wyszło słońce, jest gładka woda. I łódka jest na tej wodzie pusta. Ale spokojna. Nikt w niej nie siedzi. Co symbolizuje ta łódka? Że ludzie, którzy w niej byli, wysiedli z niej. Nie ma ich już razem. Super. Ale kiedyś tam byli. I coś ich łączyło. I te wspomnienia zostaną miłe. Tego już nie ma. Okej.
ale burza przeszła i ja po burzy zawsze świeci słońce. I nadchodzi spokój i miłe wspomnienia zostaną w pamięci. A złe są szkodliwe. Super. To teraz pozwól sobie zamknąć ten rozdział, ten tego związku. Daj tam jeszcze miłość, bez względu na okoliczności, jakie się działy. Wybacz sobie, wybacz Pawłowi. Pewno też nie byłam idealną żoną. Nie spełniłam jego oczekiwań jako partnerka, bo może miał inne. Mhm. Tak samo jak on nie spełnił oczekiwań moich. Dokładnie. Jako partner. Mhm. Ale mamy wspaniałe dzieci. A kiedyś będziemy mieli wnuki. I chcę, żeby nasze dzieci kiedyś widziały tych rodziców na swoich ślubach, chrztach swoich dzieci, na pogodzonych. W dobrej harmonii przyjacielskiej. I żeby czerpały z nas siłę, mimo że los się tak ułożył, że nie jesteśmy razem, to jednak dajemy im miłość oboje. I chcę, żeby mój mąż tą siłę w sobie znalazł, żeby to zrozumiał. Z pewnością tak się stanie. Daj mu trochę czasu. Nie mam już żalu do niego za to, co było, bo wiem, że on jest słaby psychicznie, bardzo. Ale życzę mu, żeby się wzmocnił i żeby sobie ułożył życie i znalazł kobietę, która będzie z nim szczęśliwa. Nie żywię do niego już urazy. Ja też nie jestem bez winy. Mhm. Okej. Okay. Rozłącz się teraz już z tym. Z jego energią. Wróć do tu i teraz. Teraz pozwól sobie uzyskać wewnętrzną harmonię. Odzyskać wewnętrzne siły. I pozwól sobie jeszcze połączyć się z częścią podświadomą. I niech każda sugestia wniknie głęboko w część subtelną. W twój umysł. Niech zapisze się w twoją energię. To, co tu się teraz dzieje na ziemi, to jest tylko mgnienie. Kawałek naszego istnienia. Dokładnie. Taki malutki kawałek. Malutki kawałek. Kawałek po kawałku składa się na całość. Mhm. A musisz jeszcze wiedzieć, że tu jest tylko część malutka ciebie, a twoja cała istota jest tam wyżej, gdzieś w górze. Jest na wyższy wymiar. Na wysoko, wysoko. Mhm. A tu na dole jest taki mały kawałek, który czegoś się uczy. Musi przez coś przejść. Musi doświadczyć wszystkiego. Bólu, cierpienia, złości, miłości. Żeby rosnąć w siłę. Żeby się poszerzać.
żeby nie fizycznie się pożerać, tylko świadomie. Świadomie. Mhm. Czyli rozszerzać swoją świadomość. Żeby się rozszerzać, tak, żeby... Mhm. Miałbym tego powiedzieć, wyrazić, żeby... mieć świadomość niewyobrażalną. Mhm. Żeby wchodzić w różne... doświadczenia. Doświadczenia, w różne mhm. miejsca, w różne... sfery. I to, co tu na ziemi przeżywamy, to wszystko nas czegoś uczy. Każde ukłucie w sercu, każde wbicie jakiejś, znaczy każda krzywda, którą nam ktoś wyrządzi, jest po coś. I my to musimy przeżyć, nie tylko piękne chwile, ale złe również. Mhm. Teraz już wiesz, że jesteś twórcą swego własnego życia. To ty wybierasz przekonanie. To ty wybierasz twój rozwój, który da ci energię do dalszego działania, tworzenia. I pozwól sobie wybierać myśli, które przyniosą ci wewnętrzną harmonię, wewnętrzną siłę. Ja tu jestem na ziemi teraz po to, żeby dać miłość, żeby dać szczęście i strzec tego ogniska domowego. Mhm. Żeby ludzie wokół mnie czuli się ciepło, mhm. spokojnie, bezpiecznie. Ale to nie było możliwe, póki nie uspokoiłam swojej wewnętrznej burzy. Mhm. Zobacz, jakie piękne doświadczenie miałaś. Zobacz, jak wzrosłaś przez to doświadczenie, jak się wzmocniłaś. Musiałam to przejść, to mnie bardzo bolało, wszystko bardzo. Ale czuję się silniejsza, wolniejsza, silniejsza. Wolniejsza od ciężaru takiego psychicznego, od tych trosk, od problemów, bo wiem, że sobie radzę. Pięknie. Sprawdź jeszcze, wejdź głębiej i sprawdź proszę, które to jest wcielenie tutaj twoje na ziemi. Pierwsza cyfra, jaka się pojawi? 3. Trzecie? To mi przyszło pierwsze na myśl. Okej. Ale nie ostatnie. Mhm. Trzecie. Może 7? Nie, wydaje mi się, że 3. To teraz... A może będę 7 miała? Wcieleń? To zależy od ciebie, od twoich doświadczeń. Jak długo będziesz tu chciała być? Teraz chciałabym, żebyś podziękowała swojej części podświadomej za wszystkie informacje, jakie ci przekazała. Za połączenie. Za uczucie. Przekaż jej proszę, aby zawsze była z tobą. Aby ty jako cała istota, abyś pozwoliła sobie być z nią, czuć wewnętrzny głos, czuć coraz bardziej siebie. Nie tylko myśleć umysłem, tylko czuć sercem.
To, co pochodzi z Twojego wewnętrznego serca, jest z Tobą. Jest w Tobie. I jest dla Ciebie. I podnieś swoje wibracje. Poczuj się cudownie w tym stanie. Poczuj się wolna, szczęśliwa, kochana. Lekka. Poczuj miłość do siebie i do całego świata. Do wszystkich istot. Poczuj zrozumienie. Niewinność. Wewnętrzną radość. Harmonię. Pomyślność. I pozwól sobie przyciągać cudownych, wspaniałych ludzi do własnych doświadczeń. Pozwól sobie coraz więcej widzieć, wiedzieć, czuć. I wszystkie te procesy zabierasz ze sobą. Każdą pozytywną sugestię zabierasz ze sobą. I powolutku będziesz się wybudzać z tego stanu. Ja policzę od 1 do 5, a ty wyjdziesz z tego stanu. 1. Poczuj, jak energia, cudowna energia powraca. Czujesz ją w całym ciele. Wpłynęło coś we mnie. 2. Umysł się budzi. 3. Coraz więcej energii w całym ciele. 4. Świadomość powraca. 5. Jesteś tu i teraz.